sud. Non era posto preciso romano. O sud ci porta a Marin. Starint a noi. Starint all'anima. Dzień dobry, nazywam się Kacper. Znajdujemy się w miejscowości Nowi Wiele. Nie do końca, ze względu na to, że jesteśmy na górze Sacro, która jest miejscem kultu Najświętszej Marii. Góra Sacro mierzy 1700 metrów nad poziomem morza. Tutaj widzimy typowy kościół romański z trzema nawami, z jedną głową, dwoma bocznymi. W środku znajduje się posąg Najświętszej Marii Panny. Jest to regionalne miejsce jej kultu. Wracamy teraz z kościoła na górze Sacro. Idziemy teraz na punkt widokowy, gdzie będziemy mogli zobaczyć wspaniałą panoramę. Ze względu na to, że znajdujemy się bardzo wysoko. Również na placu można zobaczyć typową włoską restaurację. No i teraz rozpada się przed nami wspaniała panorama otaczająca górę Sacro. Piękny widok, nawet można zobaczyć rafrany. Dzień dobry jeszcze raz. Dotarliśmy w końcu do Nowi Wiele. Idziemy teraz zobaczyć lokalny ratusz i pozwiedzać miasto. Szlachecki zamek i kościół San Giorgio. Udajemy się na wieżę. Stajemy naprzeciwko kościoła San Giorgio, który pochodzi z XIII wieku i został zbudowany przez ojców Bazylianów. I teraz będziemy chodzić do środka. Kościół jest typowo wizantyjski ze względu na braci, którzy go zbudowali. Został wiele razy zdewastowany ze względu na zmienianych właścicieli. Czeski pochodzą z XIV wieku. Widzimy jedną nawę główną. Jest to typowa konstrukcja dla Bizancjum. Cały czas towarzyszy nam piękny widok. Byliśmy tam na Monte Sacro. Z drugiej strony rozciąga się nam krajobraz na Vallo della Lucania. Znajdujemy się teraz na wieży, która powstała ze względu na bardzo ważne położenie miasta. Posiada niestety tylko połowę swojej wcześniejszej wysokości ze względu na to, że nie przetrwała czasu. I służyła po to, by obserwować nadchodzących wrogów z nad morza. I end everything I said about.